Grabowiec, miejscowość w powiecie zamojskim w województwie lubelskim. Jest jedną z najstarszych osad na Zamojszczyźnie. Położoną malowniczo na obszarze wzniesień, tak zwanych działów grabowieckich. Pierwsze wzmianki o Grabowcu pojawiają się w Kronice Ruskiej w 1268 roku. W XIII wieku był to ważny gród obronny, a u jego stóp rozwijała się osada miejska. Miasto Grabowiec występuje w źródłach od 1366 roku. W latach 1388-1772 był siedzibą powiatu. W początkach XIX wieku Grabowiec miał prawie 3000 mieszkańców. Po powstaniu styczniowym utracił prawa miejskie. Tragiczny los dotknął mieszkańców w czasie II wojny światowej. Był tu silny ośrodek partyzancki Armii Krajowej, centrum wolnej od okupanta hitlerowskiego Rzeczpospolitej Grabowieckiej. Dziś Grabowiec jest siedzibą gminy liczącej 128 km kwadratowych i 5 tysięcy mieszkańców. Znajduje się Liceum Ogólnokształcące imienia 8. Bydgoskiego Pułku Piechoty, które powstało w 1951 roku i jest szkołą publiczną kształcącą młodzież ze środowisk wiejskich Okręgu Grabowieckiego. Działalność szkoły prowadzi do kształcenia właściwych postaw całego środowiska szkolnego. Ma wypracowaną koncepcję pracy opartej na miłości do drugiego człowieka, duchu tolerancji i uniwersalnych wartości. Chce kontynuować dobre tradycje naszej społeczności
Naszych nauczycieli charakteryzuje upór w dążeniu do celu, twórcze myślenie, gruntowne wykształcenie i poczucie odpowiedzialności oraz wzajemny szacunek. Szkoła zapewnia bogate zaplecze pomocy dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie mogą bez ograniczeń korzystać z pracowni informatycznej z dostępem do internetu. Szkoła posiada również klasopracownię języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologiczną, chemiczną, fizyczną, matematyczną, geograficzną, historyczną. Swoją wiedzę uczniowie wzbogacają w bibliotece, która zapewnia nie tylko fachową literaturę, encyklopedie, słowniki czy lektury, ale również pozycje lubiane i chętnie czytane. Podczas zajęć wychowania fizycznego młodzież może korzystać z sali gimnastycznej i siłowni. Uczniowie szkoły biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, między innymi z języka polskiego, historii, biologii, języka angielskiego oraz w zawodach sportowych. W okresie 50 lat w szkole pracowało ponad 100 nauczycieli, a w latach 1951-2001 mury szkoły opuściło 2267 absolwentów. Z
Spośród nich wywodzi się wielu nauczycieli, księży, lekarzy, prawników, inżynierów i wojskowych. Tego bardzo istotne jest, abyście wiedzieli, co należy robić, aby w przyszłości osiągnąć taki sukces życiowy. Drodzy absolwenci, dzisiaj zakończyliście pewien etap edukacji. Chciałbym, żebyście z tej szkoły wynieśli przeświadczenie o potrzebie rozwoju nabytych tutaj umiejętności, o potrzebie zdobywania nowej wiedzy, tak aby w przyszłej Europie każdy z was mógł czuć się tak samo, jak inni członkowie tej społeczności europejskiej. Szanowni absolwenci, drodzy rodzice, dzisiaj gościmy tutaj jednego z absolwentów tej szkoły, pana Stanisława Sękowskiego. Panie Stanisławie, witam pana serdecznie. Myślę, że tradycją tej szkoły stanie się od tego roku zwyczaj zapraszania swoich byłych uczniów, absolwentów tej szkoły. Proszę, gratuluję cię. Gratulacyjny. Myślę, że po latach będziesz wracała do tego, do mi wspomnień, do tej szkoły. Jeszcze jeden. Proszę państwa, los tak chciał, że jestem przewodniczącym komitetu organizacyjnego uroczystości jubileuszowych drugiego zjazdu absolwentów, które odbędzie się 22 czerwca, więc za, można by powiedzieć, 16 dni.
Zapraszam moich młodszych kolegów, tutaj koleżanki, kolegi absolwentów, żeby po prostu przyszedł na te uroczystości ogólnodostępne.
Albo, a, ta prawda.
Zapisze się pani na kartę.
Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie w stole. Chciałbym parę zdań powiedzieć na temat organizacji dzisiejszego dnia, porządku. Myślę, że za chwilę wszyscy będziecie zwracali uwagę na porządek. Jeżeli to już tam Państwo coś mówi, i Pana Adolfa Koszutę oraz księdza Zabiera, bo oto miejsce posiedzenia tej sali parlamentowej, którą będziemy. A później już będziemy tutaj na placu czynić te wszystkie czynności, które są zaplanowane.
lokalnej. Tak, tak, tak. Niech pan wejdzie. Thank you.
naszej szkoły. Moja szkoła to nasza młodość. Moja szkoła to małe miasteczko. To lata 1950. Moja szkoła to wyprostowana postać dyrektora. To zapach wrześniowych podłóg szkolnych zaprawianych ropą naftową. To profesor S. z paczką kajetów pod pachą, myślami w swoim Lwowie. To Gomułka i Frankiewicz nad tablicą. To wyższość pióra wiecznego z tłokiem nad Kunkowym. To matematyk doskonały profesor A. Tańce w tym białe tango z piękną Kasią na studniówce. To panna D. Mój brak sukcesu w chemii. To pierwszy raz trzymany w ręku karabin ogólnowojskowy z wyciorem, zamek i ślepe naboje w kieszeni profesora B. To pierwsza żyletka i pierwszy papieros. Moja szkoła to moja dziewczyna ma niebieskie oczy. A gdy się okazało niebawem, iż gabarin Lin, a podrozumiewają partia, gabarin partia podrozumiewają Lenin, co po polsku przekłada się na zamienił stryjek na siekierkę kijek, zamiast ZHP to PTTK i druh. Zdeptane ścieżki lubelskiej ziemi, kwiaty na grobach partyzantów. Moja szkoła to zazdrość o wąsy profesora. To warszawianka, nie rzucim ziemi. Moja szkoła to wykute na blachę przywileje szlacheckie, tudzież początki ruchu robotniczego, nagrodzone piątką przez profesor D. Moja szkoła to ukradkiem wymykanie się z internatu na mszę świętą, to krzyżyk na szyi, i głęboko w sercu, bo na ścianie go nie można było zawiesić. Wnikłości wzorów matematycznych przy wzorowej ciszy spowodowanej wymknięciem się znakomitej większości na nadprogramowy WF. Moja szkoła to wypławek biały profesora K. Znaleziony o dziwo w garści błota, w kałuży na 5 przed 8 za nagrodzony piątką, piska twarze i mioła. To ostatnia zwrotka zapomnianego wiersza. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, mnie boli głowa, jak na drugi rok w tej samej klasie. Moja szkoła. I to wszystko, co waszą szkołę stanowi, stanowiło, włączcie w tę świętą liturgię. Tutaj rozpoczynamy nasze oficjalne spotkanie przy Jezusie. Bo chcecie to wszystko, odrobinie chleba i wina, złożyć na ołtarzu Pana. Jeden z pierwszych maturzystów. On przewodzi, on wygłosi kazanie do was. Witam serdecznie księdza Mariana Kaczmana, rocznik 63, pan przewodniczy liturgii. Witam księdza Kazimierza Kiełbania, rocznik 66. Witam księdza Mariana Szósta, rocznik 76. Witam księdza Ryszarda Siedleckiego, rocznik 84. Witam księdza Józefa Bednarskiego, imienka Prokopa, rocznik 85. Oczywiście chodzi o rocznik matury.
I jeszcze raz wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Was też ksiądz biskup ordynariusz. I w tej chwili jest w drodze do Pukania. Są wielkie uroczystości związane z historią tego miasta i z postacią prymasa Pukańskiego. Właśnie przed chwilą przyjeżdżał. Pozdrawiam Was serdecznie. Przekazuję Wam swoje pasterskie błogosławieństwo. Obdarza żalce Boga wojny, aby ich ocalić z kościół.
się gotują i zaznają gminy, bogacze złożeni i zastali głos, szukającym Pana niczego nie zabraknie. Bardziej wierzący czy mniej, to jest
jest najważniejsza część naszego jubileuszu. To nasze tutaj dziękczynienie we mszy świętej. Nieraz niektórym to się nie podoba, ludziom, że wszystkie uroczystości takie o charakterze świeckim łączy się z uroczystościami w kościele, z nabożeństwami. Nieraz niektórzy powiadają, że to jest taki jakby kwiatek tylko przyczepiony do kożucha. Ale przecież my wszyscy tutaj zgromadzeni tak nie myślimy. My tak myślimy zapewne, że gdybyśmy się tutaj najpierw nie zgromadzili, to byłoby wielkim nietaktem. Przede wszystkim wobec Boga. A tyle Bogu zawdzięczamy. Niech każdy z nas znajdzie sobie argumenty dziękczynienia Bogu. Mamy wspólne argumenty, wspólne motywy, dla których chcemy to dziękczynienie Bogu złożyć. To jest to w ogóle, że tu jesteśmy. Jak to dobrze, że tu jesteśmy. Mogło nas tu nie być, ale Bóg w swoim miłosierdziu, w swojej dobroci, którą nam tyle razy okazywał, w naszym życiu, które nam okazuje każdego dnia, dzisiaj nam okazał, tak, swoje miłosierdzie, że tutaj możemy się razem zgromadzić na tej pięknej uroczystości, na tym pięknym nabożeństwie w Kościele, na tej wspaniałej Eucharystii dziękczynnej. Byłoby to tylko to, że dzisiaj tu jesteśmy, że mamy tyle zdrowia, że mieliśmy natchnienie, żeby tutaj razem się zebrać, ale w ogóle, że jesteśmy. Mogło nas w ogóle nie być na świecie. A jesteśmy. A Bóg chciał, żebyśmy byli. Czyż to nie jest już jeden pierwszy wielki powód do tego, żeby sercem przepełnionym radością, ufnością, wdzięcznością przeżywać czynienia? To dla nas powstało. Ja właśnie byłem tym pierwszym rocznikiem, to pierwsze miasto dla nas, dla mnie, dla moich kolegów, dla was wszystkich tutaj zgromadzonych. Gdyby to gimnazjum nie powstało, może nasze życie by się potoczyło inaczej. Wtedy taka prawdziwa łaska Boża, prawdziwe dobrodziejstwo, że to gimnazjum nie powstało i że tak mogliśmy w nim wystartować, bardziej dorosłe życie. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy na większy święty, byśmy się urodzili w rodzinach religijnych, byśmy zostali od razu ochrzczeni, bardzo wielu z nas, ja teraz nie, ale bardzo wielu właśnie tutaj, przy tej ścielnicy, w tym kościele, mieliśmy takie szczęście, że my mamy takich rodziców religijnych, którzy od razu o to zadbali, którzy nas zjednoczyli z Chrystusem na zawsze. Moi drodzy, to można by tak powiedzieć w nieskończoność. Zabolałyby nas nogi. Ile mamy powodów do tego, żeby właśnie dzisiaj z sercem przepełnionym wdzięcznością przeżywać te uroczystości. Może trudnych rzeczy przeżyli w naszym życiu. Że tyle było rozmaitych niepowodzeń, że tyle było cierpienia, że nieraz nie chciało nam się wcale dziękować, że może byliśmy przygnieceni tym, co się dzieje w naszym życiu. Więc może i to nam się przypomina, może właśnie to jakby na pierwsze miejsce się wysuwa. Ale moi drodzy, jeżeli tak było, a przecież w życiu wielu z nas na pewno tak było, to też zapewne odegrało bardzo ważną, pozytywną rolę w naszym życiu. Jeżeli tylko byliśmy na tyle mądrzy, religijni, żeśmy to religijnie przyjęli i przeżyli. Msza Święta, Eucharystia, ta ofiara dziękczynienia została przez Chrystusa złożona po raz pierwszy w Wielki Czwartek na ostatniej wieczerzy. Warto sobie uświadomić, jak to było wtedy, za co to Chrystus dziękował. To już były ostatnie dni Jego ziemskiego życia. To już było. A widzę Chrystus, coś innego widział.
dobre owoce, żeby to nie było takie było, przeszło i nic z tego nie zostało, żeby z tego zostały, to jest ważne wydarzenie dla nas, pewnie tutaj, jak jesteśmy tak z tylu roczników, z tylu klas kolejnych zgromadzeni. Zwróćmy uwagę, jak Ewangelia, to zdarzenie już dzisiejszej Ewangelii nas poucza, jak trudno jest naprawdę Bogu dziękować. Jak trudno jest człowiekowi sobie uświadomić, że właściwie Bogu wszystko zawdzięcza. Posiłaj ich swoim ciałem.
chlebem życia. Przynosimy Tobie, Panie, wino i wodę. Jak ta woda łączy się z winem, tak niech trwają między nami, więzi między nami, abyśmy kiedyś mogli się połączyć na wieki z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem. Do naszego zbawienia przez nas.
Ojcu na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Jana Pawła II, naszego biskupa Jana, biskupa Mariusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud uwielbiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, zmarłych nauczycieli, wychowawców Liceum Krakowickiego, Stanisława Rybickiego, Kazimierza Mołczana, Michała Brzezińskiego, Wiesława Krawica, Czesława Michałowskiego, Józefa Mawitczuka, Wojciecha Mazurkiewicza, Iwonę Lajew, Jerzego Koca, Zygmunta Raczyńskiego, księdza Stefana Saweckiego, kapłanów, którzy pracowali w tej parafii, naszych kolegów, koleżanki zmarłych, jak również naszych rodziców. Oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się na wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój nam zostawiam, pokój mi nam daję. Prosimy Cię, nie zbawmy na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą, na wolę Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim.
przemijają społeczności, zmieniają się systemy polityczne, upadają filozofie, odchodzą ludzie, a w czasie jednak pozostają się odprawia. W tym kościele chyba przed laty bywał mistrz Agnieszkiewicz, jego przyjaciel Czakulski i wy także tutaj w tym kościele modlitwiste się. Dziękujemy kapłanom, że przewodniczyli tej mszy świętej, waszym kolegom. Także na przyszłe nasze życie. Niech nam Pan błogosławi. Przyjmijmy Jego błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami, obdarzy Was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku Wam swoje obdarzy Was spokojnie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. O Boże, zbawię zdrowie. Wielce
Gdzie śpią? A to jest.
Thank you.
Co innego dyktowała, a te poczucie... Ale nie siostrę zaproszenie, bo jej siostrze jest mistrz. Na Śląsku nie wiedziała. Ale nie wiedziała. Co, gata? A tutaj kolejka, zobacz, taka wielka. Najwyżej mojej żony nie będzie. Moja mama też się prosiła.
Kochani. A tu Matczuk nas prowadził, idzie tu z tyłu.
O, masz, a tu idziemy na ten, na Strzelnicę. No, a tutaj o. Wszystko biorę. A to jest moje. Dalej do tego. Się teraz. Do pana, bo pan tutaj się przyjechać. Może też. Gdybyś jadł. Jejku, Jacka nikt nie poznaje. Nie, Jacka. No nie. Wiecie co? Nie no. Słodzianka. Ja to chyba muszę pójść, nie wiem, może się na tym napiszę. Czerwonymi literami. Zobaczysz, kto jeszcze się widział, czyli Natomiast z Bożeną Dżalą rozmawiałem i mówiłem, że jedzie do sanatorium. Ale nie wiem, czy jest. Był trochę prymas? Tak. A, to była jej proszę? Polskiego. On polskiego nas uczył. To. Za co? Radek się posunął w latach i w mądrości. Pokaż się, bo kamery oglądam. To będzie nagrane na kasecie, więc jest możliwość kupienia tej kasety. Tak zamazany obraz. Tak, tak. Później lepiej, później musi być zamazany. Sanicka? Nie ma. Zobacz, nie ma tamtego, to przeciw. Garbias? To nie ma. Nie ma. Bostek? Nie ma. Halicki? Nie ma. Jańczuk? Nie. Pezdra? Mega? Kozyna? Był. Nie ma. Famulak? Był. Sprawdzacie? Pensje? No jejku. Robert, chcesz tak, swoje? Poprosimy tutaj pana. Tak, proszę. Jeszcze nie? Chcesz swoje? Ale ja nie skończyłam.
każdy raz. Polska, ja powiem taka, pierwszy raz od natury. Kurz, koła. To jest Wydrawska. Właśnie z tobą się witam. A Halinka Lis. Halina mnie nie poznała i tego. U Bernata, taka Ewa Petryk, jak mieszkała. Nie, nie pamiętacie. A wiecie, kto żyje? Babko, oboje? Oboje? Mówię, dzwon, babka wchodziła, myśmy tam co innego robili, babka wchodziła, tą książkę wyciągali. A to widziałam Gosi i tego, bo to no, ale to tylko a to twój jest ten, ale powinni to na 2-3. No, tak to niestety, ale jest, że 50 lat wszyscy. Tak się z tego, że sama przyszła. A czemu? My tutaj mamy informacje do kroniki. Ale wiecie co, że nie widzę ani jednego swojego 66. Ale nie ma Także na rowerach się nie tylko na pewno. Na rowerach nie są po domu, po pokoju, po oczywiście w życiu. Ja mieszkam zawsze. Tak. Ja mieszkam. Ja jestem często. Raz po akcji wybierałem na egzamin do Związku Radzieckiego. Bo obiadek nam, rób nam, gorzka rób, grabał karłopu. Ona się trafi. A tę tablicę, która przypomina o 50-leciu naszej szkoły, obdarz życiem wiecznym tych, którzy tutaj pracowali, odeszli w wieczności, a żyjącym Bogosław, także nam, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Thank you.
Miło mi. I ulicę. Takie zbliżenia są niebezpieczne w tym wieku. O, ja tak stanęłam w środę. Trzeba się zapisać. A to są już nowe. Nowe. Nasze się przysyłają. No tak, jak się zapisze, to się oni Thank you.